Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam oczywiście w innym filmie niż zazwyczaj. Jak widzicie już po tytule, dzisiaj nagrywam challenge cały dzień na żółto. Także nie bez powodu dzisiaj jestem ubrana już na żółto. Wybieram się na zakupy, żebym mogła już od jutra rana zacząć. Od śniadania, więc jestem bardzo ciekawa, co takiego ciekawego znajdę w sklepie do jedzenia w kolorze żółtym. Jeżeli chodzi o obiad, to pomysł już mam. Ostatnio robiłam paprykę w kolorze żółtym, więc takie małe ułatwienie, więc dzisiaj sobie to powtórzę. Natomiast powiem Wam, że jakbym nie robiła, to no, musiałabym się dobrze zastanowić, co tutaj takiego można zrobić na obiad w tym kolorze. Także kochani, ja zmykam, podjadę sobie pod Biedronkę, zrobię zakupy i pewnie odezwę się już do Was jutro. Jestem już w Biedronce i tutaj widzę przy samym wejściu przepiękne róże. O, oczywiście w kolorze żółtym, bardzo ładnie pachną, ale nie wezmę, czekam na Artka. Niech on mi kupuje, ale róże naprawdę bardzo ładne. Tutaj też widzę w doniczce. Ja akurat w domu nie mam kwiatków, bo u mnie to, wiecie, bardzo, bardzo szybko usychają. Ale miałam bardzo podobny kiedyś i no niestety też nie przetrzymał, ale to już było dawno. Też w żółtym kolorze, piękny. I tu widzę tulipany, moje ulubione kwiaty. Tulipany w kolorze również żółtym. Tylko czekajcie, bo jest tutaj tyle tych kwiatów. Zobaczcie, też przepiękne. Dobra, kochani, lecę na zakupy. Widzę, że w kolorze żółtym jest melon. Także wezmę sobie takiego melona. Dawno też nie kupowałam. Także czekajcie, jedną ręką to wiecie, jak to jest. Ciężko troszeczkę. Także dobra, złapałam. Jest. Tutaj chyba nic nie ma. Filety śledziowe z żółtym kolorem. Nie, tutaj chyba nic nie będę stąd brała. Musztarda, herbaty, herbaty to ja w domu mam, także też nie. Tutaj minutka, też w żółtym opakowaniu. I tutaj widzę bardzo fajne musiki w kolorze żółtym, jabłkowo-morelowe, także biorę. Idę, kochani, dalej. Tutaj jestem przy półkach ze słodyczami, herbatniki w żółtym opakowaniu. Tutaj mamy też takie ciastka, ale nie będę brała nic z takich słodyczy. Idę jeszcze, kochani, na warzywa z tej strony. Tutaj widzę, że jest jeszcze kukurydza w kolorze żółtym, natomiast ja nie chcę jednak w tej folii, także nie biorę. Jestem, kochani, już w domu. Powiem Wam, że naprawdę bardzo dużo produktów w Biedronce, jeżeli chodzi o kolor żółty, także nie będę jutro gotować. Jeszcze dzisiaj Wam pokażę to, co kupiłam i widzimy się już jutro. Zaczynamy dzień oczywiście od śniadania w kolorze żółtym. Także jeżeli chodzi o zakupy w kolorze żółtym, to kupiłam między innymi dżem brzoskwiniowy w kolorze oczywiście żółtym. Tutaj mam, widzicie, w pudełku dosyć sporo rzeczy. Kolejny produkt to są to krakersy. Ogólnie to bym nie kupowała żadnych tego typu rzeczy, ale przyjdzie do mnie dzisiaj koleżanka. Także coś musi być, wiecie, no w kolorze żółtym, jakby nie inaczej. Następnie
popcorn, oczywiście w żółtym kolorze. Takie chrupki a la frytki. Następnie mam taki musik jabłkowo-morelowy, oczywiście również w kolorze żółtym. Ser żółty na śniadanie. Wzięłam 3 banany, 3 papryki. Tutaj mam takie pomidorki koktajlowe, również w kolorze żółtym. I kupiłam pierwszy raz na próbę. Zobaczymy, jak będzie smakował ten żółty pomidor. Powiem Wam, że jestem naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa, czy smakuje tak samo jak te nasze czerwone. Wzięłam również sok pomarańczowy. No może nie jest, wiecie, z owocu żółty, ale sam w sobie jest koloru żółtego. I wzięłam również brzoskwinię. Będę robiła dzisiaj bardzo fajny deser w kształcie żółtego sera. Także na pewno nagram Wam ten przepis i jak będziecie mieli ochotę, to sobie zobaczycie. Nie musicie robić sobie dnia na żółto, tak jak ja. Także brzoskwinie w puszce również kupione. No i kochani, widzimy się jutro. Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu, jak widzicie na żółto, natomiast troszeczkę cieplej, bo pogoda się zmieniła i jest nawet dosyć chłodno, więc chcąc nie chcąc musiałam założyć po prostu coś cieplejszego, ale jednak dalej w kolorze żółtym. Biorę się teraz za śniadanie, robię dzisiaj tost z dżemem brzoskwiniowym, także w kolorze żółtym i pokażę Wam jeszcze, co mam tutaj na stole. Zaraz włożę sobie tosty do tostera i do tostów mam dżem brzoskwiniowy. Powiem Wam, że chyba najlepiej mi smakują właśnie tosty z dżemem czy z jakąś marmoladą. Nie lubię z innymi rzeczami. I chcę Wam pokazać, bo zobaczcie, jaką fajną mam szklankę. Oczywiście w kolorze żółtym. Tutaj już wlałam sobie ten sok. Także to będę umiała do picia i no tosty zrobię tylko 2, więc na pewno zjem też trochę papryki, pomidorka, tego dużego spróbujemy sobie i na pewno kilka tych małych pomidorków, a później na drugie śniadanie spróbujemy sobie tego musu jabłkowo-morelowego. Chleb sobie na razie przełożę na talerz, natomiast pokroję sobie pomidorka i pokroję sobie paprykę na śniadanie. Zobaczcie na kolor tego pomidora. No po prostu żółciutki, jak jestem bardzo ciekawa smaku tego pomidora, także ja sobie spróbuję takiego. Powiem Wam, że bardzo dobry. Pyszny. Tosty już mam zrobione. Do tego oczywiście ten dżem brzoskwiniowy. I soczek. Jak najbardziej w kolorze żółtym. Bardzo dobry ten sok. Lubię. Tost był naprawdę bardzo dobry, ale zjadłam tylko jednego, także tego drugiego już nie będę jadła. Natomiast spróbuję sobie tego pomidorka, bo powiem Wam, że zawsze to kupowałam te czerwone, a tych nie brałam. Także spróbuję sobie, jak ten pomidorek smakuje. Sama słodycz. Powiem Wam, że bardzo dobry.
Bardzo dobry. Także, kochani, ja tutaj sobie posprzątam. Już się do Was odzywam. Po śniadaniu już posprzątałam, ale nie wychodzę jeszcze z kuchni. Biorę się za obiad. Przyszykuję sobie paprykę na obiad, tak żebym miała przyszykowane, bo za chwileczkę biorę się za deser. Za deser w kształcie sera żółtego. I do tego potrzebowałam właśnie tych brzoskwiń, galaretki cytrynowe. Ostatnio kupiłam, więc tego już nie musiałam. Jestem bardzo ciekawa, jak mi ten deser wyjdzie, bo robię go tak naprawdę pierwszy raz i rzeczywiście wygląda jak ser żółty. Także chciałabym Wam go dzisiaj jeszcze pokazać. Chciałabym go oczywiście spróbować, no bo wiadomo, w kolorze żółtym. Także już zabieram się za robienie. Idę tylko się przebiorę w krótki rękawek, bo jednak zrobiło się znowu ciepło i w tej bluzie będzie mi troszeczkę za gorąco. Także mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu, bo ciasto, deser wygląda naprawdę bardzo efektownie, a nie kosztuje zbyt wiele tak naprawdę. I do tego deseru potrzebuję około 400 g jogurtu naturalnego bądź greckiego, albo taki serek naturalny, homogenizowany. Oczywiście puszka brzoskwiń, którą za chwileczkę zblenduję. I ostatnio, jak byłam w Biedronce, to kupiłam galaretki cytrynowe. Myślałam, że jest ich trzy w opakowaniu, ale są dwie. Ale wystarczy jak najbardziej. Także to mi jest potrzebne do tego deseru. Oczywiście cały czas mam tutaj coś do picia w kolorze żółtym. No i no mam nadzieję, że dzisiaj się wyrobię właśnie z tym deserem, żeby Wam pokazać i jeszcze, żeby dzisiaj spróbować. Brzoskwinię sobie teraz zblenduję i potem wrzucę właśnie tą pulpę tutaj do pojemnika z tym serkiem. Rozpuszczę galaretkę i to po prostu wleję. Tutaj będę mieszała rózgą do całkowitego połączenia. Tutaj już mam w misce ten jogurt naturalny z tą pulpą. Powiem Wam, że te brzoskwinie bardzo fajnie się zmiksowały, także ja sobie to wszystko tutaj mieszam. Czekajcie, wezmę sobie tą rózgę. Będzie mi lepiej. Także ja sobie to wszystko tutaj dokładnie wymieszam i rozpuszczę sobie jedną galaretkę. Tutaj w kubku rozpuszczam galaretkę, ale zobaczcie, jaka ona żółciutka. I wykorzystam tylko jedną. I coś żółtego na obiad. Dzisiaj papryka faszerowana mięsem i ryżem. Troszeczkę dałam cebuli, troszeczkę dałam czosnku. Robiłam tak jak ostatnio, także dzisiaj mamy coś takiego. Powiem Wam, że bardzo smakowicie wygląda. Powiem Wam, że rewelacyjnie wyszła ta papryka. Bardzo dobra i zdecydowanie lepiej mi smakuje niż ta, którą zrobiłam ostatnio. A robiłam tak samo. Nie wiem, po prostu może to zależy też od papryki. Coś mi tutaj opada. Dobra, może tak być. Także dzisiaj na obiad papryka w kolorze oczywiście żółtym. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie mi się dzisiaj ten filmik nagrywa. Całkowicie coś innego i na pewno za jakiś czas nagram coś podobnego. Jeżeli macie jakąś propozycję kolorów, to
koloru, to piszcie w komentarzach. Na pewno wezmę pod uwagę. Także myślę, że za jakiś czas na pewno będzie podobny filmik z podobnymi rzeczami. Może coś trudniejszego, może kolor niebieski. Sama jestem ciekawa. Co niebieskiego? No bo jeżeli chodzi o owoce, no to wiadomo, ale obiad? Może macie chęć właśnie na taki filmik. Dobrze, kochani, ja zjem, bo w końcu to mi wystygnie. A ja mam ochotę na loda i widzę, że tutaj mam dwa smaki w kolorze żółtym. Cytryna i tutaj mam ananas. Pina colada. Ale wezmę sobie cytrynowego. Spróbowałam sobie właśnie tego loda. Powiem Wam, że dobry, ale sam cukier. Czuć za bardzo słodki po prostu jak dla mnie. Także, no mimo, że żółty, że fajny ma smak, to jednak nie wiem, czy go zjem. Ale dobra, ważne, że żółtego koloru spróbowałam. Powiem Wam, że naprawdę świetny dzisiaj dzień, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagrywanie. Super, super mi się dla Was nagrywa tego typu. Chyba to będą teraz moje ulubione filmy, tak naprawdę. Zakupy mi się wczoraj bardzo fajnie robiło w sklepie. Ludzie dziwnie jakoś na mnie patrzyli, bo tak naprawdę to wszystko miałam na, wiecie, na tym pasku, który podjeżdża do kasy. Wszystko miałam w kolorze żółtym i naprawdę to rzucało się troszeczkę w oczy. Jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie, jak będę nagrywała inne kolory. Także myślę, że za jakiś czas znowu coś podobnego nagram. Powiem Wam, że mamy brzydką dzisiaj pogodę. Miałam jechać ogólnie dzisiaj do kina, ale chyba zrezygnuję. Powiem Wam, włączę sobie zaraz film, jakiś fajny na Netflixie i podejrzewam, że tak spędzę dzisiejsze popołudnie. Ciasto mi się robi, deser mi się robi, już jest w lodówce. Do lodówki włożyłam na 6 godzin. No zobaczymy. Mam nadzieję, że w tym czasie stężeje i zacznę robić dziurki, takie jak w serze. No zobaczymy, co mi tutaj wyjdzie. Mam nadzieję, że coś fajnego i że to będzie deser naprawdę bardzo efektowny. Jest już mocno po południu, więc myślę, że gdzieś za pół godzinki zrobię sobie kolację, jakąś lekką. I chyba pójdę zrobić film na jutro, bo mam, no może nie cały, ale prawie cały do zmontowania. Także chciałabym, żeby na jutro film był w miarę szybko zrobiony. Pokażę Wam, pójdę do kuchni i pokażę Wam, jak wygląda ten deser, bo chyba będzie dopiero na jutro, tak mi się zdaje. Już tam próbowałam coś robić, ale powiem Wam, że nie wyszło mi tak, jak chciałam. Ale potencjał ma, natomiast myślę, że kolejnym razem, jak będę robić ten deser, to wyjdzie znacznie lepiej. Chociaż jak na pierwszy raz też nieźle wygląda, troszeczkę za cieniutki, ale kolejnym razem wezmę sobie mniejszą formę i po prostu wyjdzie akurat. Ale pomysł fajny. Już zaraz idę do kuchni i Wam pokażę. Natomiast chcę Wam jeszcze opowiedzieć, bo jak byłam w Biedronce, to jak widzieliście, kupowałam melona i chyba Wam o tym nie opowiadałam, bo jak już, wiecie, zostawiłam wózek, poszłam po jakieś tam zakupy, jeszcze się wróciłam i jak no, przyniosłam, to nawet nie spojrzałam, poszłam do kasy i dopiero przy kasie okazało się, że tego melona nie mam. Ktoś po prostu mi gwiznął z wózka, ale już nie chciało mi się wracać, więc po prostu nie wróciłam się. Także ktoś mi po prostu, ale powiem Wam, że to nie pierwsza sytuacja, jeżeli chodzi o naszą Biedronkę, taką sytuację. Często to się zdarza, tak nawet chyba był jakoś, no wtedy co był, to Wam chyba też opowiadałam, że ktoś po prostu mu wybierał zakupy. Także
Nie wiem, na czym to polega. W każdym razie, kochani, naprawdę dzisiejszy dzień spędziłam bardzo fajnie. Idę do kuchni i już Wam pokazuję, jak ten deser wygląda. Musiałam zaczekać, aż mi podłoga wyschnie, ale już Wam pokazuję. No tak wygląda. No powiem Wam, że troszeczkę śmiesznie. Spróbuję zrobić jeszcze raz i kupię sobie taką łyżeczkę, bo tutaj robiłam dziury taką normalną łyżeczką, ale kupię sobie taką łyżeczkę do robienia kulek na przykład z melona. Nie mam, a przydałaby mi się. I powiem Wam, że może w ten sposób te dziury wyjdą bardziej zbliżone do sera, a te mniejsze to robiłam po prostu słomką do napojów. Ale powiem Wam, że zamysł naprawdę bardzo ciekawy. Tutaj jeszcze znalazłam, zrobię sobie na kolację herbatę słonecznie cytrusowa. No może to nie jest bardzo żółty kolor, ale cytrusy, może być cytryna, także no, powinno pasować do dzisiejszego dnia. I jeżeli chodzi o ten musik, to go chyba dzisiaj nie zjem. Zostawię sobie na jutro. Także no nie wszystko dzisiaj zjadłam to, co kupiłam. Oczywiście ciastka zostały, chipsy zostały. Także no powiem Wam, że pomysł naprawdę bardzo fajny, jeżeli chodzi o deser. Natomiast no jeszcze muszę spróbować raz to zrobić. Taki troszeczkę niedopracowany, ale założę się, że kolejnym razem, no robiłam pierwszy raz, kolejnym razem na pewno wyjdzie jak prawdziwy ser. A ja teraz właśnie robię kolację i robię sobie kanapki z tym żółtym pomidorem, z serem żółtym i z papryką. Dwie spokojnie mi wystarczy. Zrobię sobie tą herbatę. Ja ją kiedyś kupowałam, bardzo dobra. Słonecznie cytrusowa, nawet mi jej zostało trochę w opakowaniu. Jakoś chyba miałam przerwę, nie wiem. Jedną dziennie mogę sobie spokojnie wypić, bo ona chyba ma lukrecję i niby nie powinna mi pić, ale jedna to mi naprawdę nie zaszkodzi. Także tą herbatkę za chwileczkę sobie włączę wodę, także dwie kanapki i zjem sobie jeszcze banana. I dziękuję, kochani, Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten filmik. Jeżeli chcecie więcej kolorów u mnie na kanale, to oczywiście zostawcie komentarz albo łapeczkę w górę. I oczywiście zapraszam osoby nowe do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi naprawdę miło. Piszcie koniecznie w komentarzach, jaki chcecie kolejnym razem kolor, a jak nie, to po prostu wylosuję. Także jestem bardzo ciekawa, jaki będzie. Mam nadzieję, że nie złoty albo nie niebieski. Bo rzeczywiście ten poziom, no wtedy to bym musiała się naprawdę bardzo, bardzo postarać. Ja, kochani, już się z Wami pożegnam. Idę, kochani, robię jeszcze, dokończę jeden filmik i chyba położę się dzisiaj wcześnie spać, bo jutro muszę niestety rano wstać. Także do zobaczenia. Pa!